przeszłość, zachowana w pamięci, staje się częścią naszej teraźniejszości. Historia szkoły podstawowej w Lasocicach to wiele pokoleń nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników. To również mnóstwo radości, sukcesów, wzruszeń, inicjatyw, marzeń, przyjaźni na lata oraz wiele wspomnień. 100 lat funkcjonowania placówki to żywy dowód wielkiego zaangażowania lokalnej społeczności, uporu, walki z przeciwnościami losu, troski o tożsamość i polskość. Historia Polskiej Szkoły w Lasocicach rozpoczyna się w 1920 roku, kiedy to Józef Piłsudski wydał dekret o obowiązku szkolnym. W lipcu 1923 roku uruchomiono przy Lasocickiej Szkole klasę z oddziałami dla polskich dzieci. Od tego wydarzenia 36 uczniów rozpoczęło edukację w rodzimej szkole. Tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Okres II wojny światowej i okupacji pozbawił dzieci możliwości dalszej edukacji. Początki edukacji po wojnie nie były łatwe. Dzieci musiały szybko nadrabiać wieloletnie zaległości. Zajęcia trwały od rana do popołudnia. 6 dni w tygodniu. Dwie klasy w jednym roku robiłam. To było, 3 lata chodziłam po dwie klasy. To takie było wszystko zbierane, bo to nie było ani książek, nie było co. To musieliśmy jedną książką się wszyscy tam nie roznauczyć, czy odpisać, czy coś. To było ciężko. Nie było nic tak zaraz po wojnie. Na pierwszego powojennego kierownika szkoły w Lasocicach mianowany został pan Franciszek Kaczmarek. Człowiek niezwykle wymagający, zdyscyplinowany, ale super nauczyciel. Jak poszłam do liceum, to pytali się, skąd jestem z Lasocic. A to ty tam wszystko wiesz, jak jesteś z Lasocic. Bardzo, bardzo wymagający od siebie i od uczniów. Dużo się nauczyłam, bo tak dokładny, że uczył nas, jak mamy mówić, jak mamy coś robić, żeby dzieci potem sami pracowali na siebie, żebyście sobie radę dali, no naprawdę. No i jego żona, pani Kaczmarkowa Anna jeszcze też była, uczyła nas historii, a pan Kaczmarek to najwięcej rachunki polskie, bez błędu, tam błędu nie śmiało być. 1 września 1950 roku połączono szkołę w Lasocicach ze szkołą w Przybyszewie. Dzięki temu powstała możliwość wprowadzenia dodatkowej, 7 klasy oraz przydzielenia kolejnego, 3 etatu nauczycielskiego. Zwiększenie liczby uczniów wymusiło potrzebę zaaranżowania nowej przestrzeni do prowadzenia zajęć. Zdecydowano o wybudowaniu nowego domu mieszkalnego dla nauczycieli i przerobieniu dotychczasowych mieszkań na sale lekcyjne. Pan Franciszek Kaczmarek rozpoczął budowę tego domu tutaj, gdzie mieszkają nauczyciele, no i wtedy te wszystkie pomieszczenia się zwolniły i zrobiono tu więcej pomieszczeń do nauki. W szkole były, na zewnątrz wyglądała zupełnie podobnie, ale były tylko 3 izby lekcyjne, tak? Jedna na dole, ta duża po lewej stronie, nad nią ta 7 i ta za pokojem nauczycielskim teraz, ja tam uczyłam w tej klasie, to była od 2/3 tak tej klasy, bo za tym były drzwi, była biblioteka szkolna.
Dom nauczyciela oddano do użytku w 1959 roku. Warunki mieszkalne były jednak trudne. Wody nie było. Żeby pranie zrobić, to trzeba było od sąsiadów przynosić. Z tego budynku, tak cztery rodziny nas tu mieszkały, każda rodzina chodziła do innych sąsiadów. W lipcu w 1961 roku włączono prąd w Masocicach dopiero, tak. Bo wszędzie już była, tu jakoś nie mogli, nie wiem, czekali pewnie na nie wiadomo co, no ale włączyli ten prąd w końcu. Ojej, co to była za radość. W 1965 roku podjęto uchwałę odnośnie rozbudowy szkoły w czynie społecznym w związku z realizacją programu 8-letniej szkoły podstawowej. W miejscu stodoły i budynków gospodarczych powstał tak zwany pawilon. Bardzo dużo ludzi w czynie społecznym tu pracowali. Mój dziadek jeden i drugi przywozili żwir ze żwirowni, oczywiście końmi, bo nie było traktorów wtedy. Od 1973 roku nastąpił czas gminnych szkół zbiorczych. Tutaj do nas były przywożone dzieci, długie stare, długie nowe, Trzebiny, Ogrody, Przybyszewo, Lasocice. Dyrektorem szkoły był pan Józef Kluj. Powstały też oddziały klasowe A i B. A to były lasocickie, B to były długie stare. W niektórych sytuacjach była mieszana klasa, tam gdzie było mniej dzieci. Dzieci wzajemnie się zwalczały i zachowanie było nieraz nie do opanowania, nie? Nie do opanowania. Ciężko się wtedy, był najgorszy okres, póki człowiek się nie wdrożył, to wszystko jakoś nie, to był bardzo ciężki okres pracy. W 1980 roku nastąpiła zmiana dyrektora szkoły. Został nim pan Stanisław Gross, który funkcję tę pełnił przez 4 lata. Po nim stanowisko dyrektora objął pan Ryszard Płachta. Ja postanowiłem, kiedy zostałem dyrektorem w 1984 roku, postanowiłem zmienić trochę szkołę. Warunki były takie rzeczywiście spartańskie, ciężkie. Szkoła była malutka, w szkole funkcjonowały piece kaflowe. Wody nie było w klasach? Trzeba było wiaderko i trzeba było do ubikacji, do dyżurny biegał po wodę i gąbkę trzeba było pukać we wiaderku. Trzeba w misce, oczywiście trzeba było to wymieniać. Dzwonek też nie był automatyczny, tylko był dyżurny szkolny, który miał listę dzwonków i pilnował czasu. Czasami oszukiwał. Nauczyciele i tak trzymali po dzwonku. Okna skrzypiały, drzwi też widzę inne już są, także czasami wiatr hulał. W 1996 roku przeprowadzono generalny remont szkoły. Wymieniono drzwi i okna. W korytarzach położono płytki, piece kaflowe zastąpiono centralnym ogrzewaniem, a do sal lekcyjnych doprowadzono wodę. Od 2007 roku funkcję dyrektora sprawuje pani Iwona Jonder. Jak mój poprzednik odchodził na emeryturę, to tak zawsze mówię, że mnie w to wrobił, tak? Bo mnie namaścił, mówi, ty, wysłał mnie tak naprawdę na studia podyplomowe i powiedział, no ktoś tą szkołą musi zarządzać. Tak to się stało i tak to trwa póki co. Obecnie szkoła podstawowa w Lasocicach to ponad 15-osobowa kadra i ponad 100 uczniów. Można by powiedzieć, że zadaniem szkoły jest tylko edukacja, tylko przekazywanie wiedzy, ale szkoła w Lasocicach nie tylko przekazuje wiedzę, ale szkoła w Lasocicach przede wszystkim uczy, w jaki sposób być dobrym człowiekiem i świadomym obywatelem. Dużą wagę przykładamy do wychowania też uczniów. Ja zawsze też mówię, że mniej ważne jest zapamiętanie, nie wiem, wzorów kwasów i zasad od tego, jak my tym uczniom pozwolimy funkcjonować w jakiejś grupie, środowisku. Nauczyciele starali się pewne zasady nam wpoić, bo
wiadomo, że przyszliśmy do szkoły z różnych środowisk i pewne jakieś rzeczy. No, szkoła ma wpływ na to, na naszą postawę, jak się zachowujemy. Najważniejsze w tym moim podstawowym nauczaniu nie było to, że nauczyciele nam przekazywali wiedzę, no bo nie oszukujmy się, ta wiedza w większości już wyparowała. Ale bardzo doceniam fakt, że w tej szkole nauczyciele zachęcali do poszerzania tej wiedzy, która nas interesuje, do takiego ciągłego rozwoju. Ten rozwój to jest takie w tych latach właśnie dorastania, kiedy chodzimy do podstawówki, no to jest jakby ta główna rzecz, to kształtowanie osobowości, więc ta szkoła też na pewno w pewien sposób na nas wszystkich wpłynęła. Warto było chodzić do tej szkoły, bo były przekazywane dobre wartości. Jakoś atmosfera tak była, wszyscy jakoś tak się szanowali, nie było, żeby tam się ktoś tam bił czy coś, raczej tak, czy jak ktoś coś nie miał, to tam pożyczali, nie? Naprawdę było fajno, było po prostu tak rodzinnie, domowo. Te wspólne różne uroczystości takie, czy imieninki, no, nawet z autobusu szkolnego, konwojent, kierowca. Wszystko tu razem organizowaliśmy, także no, to jest tak fajno, miło, ja mówię, w mieście może tego tak nie ma, nie, jak na wsi jest taka większość, taka, tak mówię, no zupełnie rodzinnie, tak, także było fajno, no. Lasocicka placówka wielokrotnie udowodniła, że poziom nauczania w niewielkiej wiejskiej szkole może być na równym lub nawet wyższym poziomie niż w niejednej miejskiej szkole. Dużo satysfakcji miałem wtedy, kiedy była tak zwana ta złota siedemnastka, my się mówili wspaniała siedemnastka. Bo to była 17 uczniów z gimnazjum, którzy uzyskali najlepsze wyniki w województwie w ogóle. Także pamiętam pana dyrektora Ryszarda Płachty, który był bardzo dumny, że mu się udało, w końcu jest na tym rankingu na pierwszym miejscu. Dziennikarz przyjechał, zdjęcia zrobił za szkołą, tu za budynkiem, tak z góry tego i ta siedemnastka jest krunicę w ogóle tego, z podpisami wszystkich tych absolwentów. Naprawdę się z przyjemnością człowiek czuł, że normalnie, że ci ludzie właśnie, to była taka siedemnastka super, wtedy naprawdę wyniki. No jest dużo takich właśnie, którzy tą wiedzę, jaką zdobyli w szkółce, można powiedzieć, wiejskiej, no to wystarczyło, żeby dalej sobie tam to życie ułożyć i to na jakichś takich fajnych zawodach. O ile tutaj wyszło takich właśnie dużo ciekawych, no z uczniów to są i lekarze, i nauczycieli dużo tutaj, no dużo, dużo. Są to ludzie, którzy są no, na poziomie. Z mojej klasy uczennica jest lekarzem. Na przykład jeden jest uczniów pilotem odrzutowców, lata po świecie, na niebie. Każdy uczeń był zauważony, dopilnowany moim zdaniem. Nauczyciele mieli czas do każdego ucznia, żeby poświęcić, starali się, jak ktoś miał jakieś problemy, podciągnąć tego ucznia. To, że właśnie znamy te dzieciaki tak naprawdę bardzo dobrze, tak, to daje to poczucie takie, że i oni się czują bezpiecznie, no i my się czujemy w ich towarzystwie dobrze, bo te relacje są no, wielopokoleniowe. Poprawne funkcjonowanie szkoły to synergia działań lokalnego samorządu, rodziców i dzieci oraz kadry nauczycieli i pracowników szkoły z dyrektorem na czele. Pierwszy okres, kiedy należeliśmy pod kuratorium, to naprawdę dosłownie na papier toaletowy nie było pieniędzy. Zmieniło się wszystko, kiedy przejęła gmina. Z różnych funduszy, z których możemy, to też wspieramy tą szkołę. Staramy się jakieś tam środki, które mamy możliwość też przeznaczać na rozwój tej szkoły. Ja nigdy nie miałam żadnych problemów, jeżeli chodzi o jakieś moje wnioski czy sugestie zgłaszane do samorządu, do naszego organu prowadzącego, jakim jest gmina Święciechowa. Zawsze spotykam się z przychylnością. Uważam, że jeżeli szkoła będzie współpracowała z sołectwami, czy to z radnymi, z gminą, to przetrwa niestety i 200 więcej lat. W 2020 roku szkoła podstawowa w Lasocicach obchodziła stulecie swojego istnienia.
No już kilka lat wcześniej gdzieś tam ta myśl się pojawiła. Parę razy słyszałam właśnie gdzieś tam ze środowiska lokalnego, że szkoła będzie miała 100 lat. No zanim przystąpiliśmy do tych obchodów, wspólnie z panią Szymanę, która uczy historii w naszej szkole, no rozpoczęłyśmy takie poszukiwanie informacji, które rzeczywiście potwierdzą ten fakt. No jak już byłyśmy pewne, że faktycznie te początki polskiej szkoły w Lasocicach sięgają tego 1920 roku, no to przystąpiliśmy do tej organizacji. Dzień 18 czerwca zapisze się w historii szkoły jako jeden z najważniejszych. Na tę okoliczność samorządowcy gminy, nie ci dzisiaj pełniący swoje funkcje, ale wszyscy od samego początku, od 31 lat, kiedy samorząd powstał, złożą się i zwieńczą ten jubileusz okolicznościową tablicą, która ma widnieć na budynku fajnej waszej szkoły. Pamiętajcie, że jest to miejsce, w którym zaczynacie swoje kariery, zaczynacie swoją edukację. Pamiętajcie, że to jest wasza szkoła i niech służy przez kolejne stulecia. Jednym z kluczowych elementów świętowania była uroczystość nadania szkole sztandaru. Pani dyrektor, w imieniu rodziców przekazuję ten sztandar Szkole Podstawowej w Lasocicach jako symbol tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka, hartu ducha, wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli. Przyjmując sztandar, wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. My, uczniowie Szkoły Podstawowej w Lasocicach, naszej ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej i Tobie, szkoło, uroczyście ślubujemy. Uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości, pokojowi. Ślubujemy! Wyrabiać w sobie silną wolę i koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność. Strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły. Ślubujemy! Z młodzieńczym zapałem i wiarą pod tym sztandarem jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły, wsi i ojczyzny. Ślubujemy! To już tak trwa od 100 lat. Przecudowni uczniowie, kochane dzieci, wspaniali nauczyciele. Czegoś sobie życzyć, oby tak było zawsze, zawsze, zawsze. To jest nasza szkoła, tak? No szkoła w Lasocicach jest naszą szkołą. To tak zawsze tak było i tak pewnie pozostanie.